Hola compañeros, mi nombre es Mateo y zapraszam do kolejnego, którego? 15? Chyba odcinka z naszej serii Disciples 2. Oczywiście z modem Dzieje Nevendar, Zwiastun Mroku, na mapce od pana Pyrka, Przymierze Lodomaru. No, ostatni odcinek to jeszcze nie będzie. Mimo iż idziemy już tak w jedną stronę, czyszcząc wszystko po drodze, to raczej tego wszystkiego nie wyczyszczę. Ale możliwe, że jest to już odcinek przedostatni, na przykład. Niewykluczone. Szczerze to... Możemy się w to wbić. Bez debuffowania ich. Raczej. No bo tak, ten będzie chciał uderzyć bohatera i to jest okej. Okay. Ten pewnie też będzie chciał uderzyć bohatera i to jest bardzo okej. Okay. Okej. Tak jest. Nie, no chyba w tego krzyknę po prostu. Tego nie, ten, nie będę w stanie zamrozić. Tego też, się bym w stanie w drugiej turze. Tego pewnie będę chciał paraliżować. Czyli tego będę klepał, tego paraliżował. Tutaj mogę otruć od razu, niech to ginie już pomału. Będzie ok, tutaj bi. Też mogę w sumie Yetiego uderzyć dwukrotnie. Może nawet nie zdążę zaatakować. Bohater full HP. Czcigodny tam go trochę zrani. Ale to nic, nie za dużo. No, krzyknąć bym wolał w niego. Mimo wszystko. Ten nic nie zrobił. Ten zrobił jakieś grosze. Tu paraliż. Tam już bohater miał obniżoną inicjatywę, nie? Ale ten też miał obniżoną. A to bijemy tego. A, możesz sobie krzyknąć. No i po robocie. Jeszcze jakiś nadmiar, fajnie. Mhm. 86 od odmrożeń. 78 od trucizny. No też jakieś tam doty mamy. Tutaj w ogóle 100% jest na ten krzyk. Nie, nawet nie wiedziałem w sumie, że ona to ma. Zresztą pewnie już od dawna ma. Od 10 poziomu pewnie, albo jakoś wcześniej. No możliwe nawet, że od 7 już miała 100%. Pewnie tak. No nieważne. Chyba możliwe nawet, że na to już zwracałem uwagę, że już ma 100%. Jakiś tam czas temu. Nie? Niewykluczony. Okej. Okay. I tutaj też w razie czego bym chciał rózgę. Po tamtej stronie. Dobra, to już z głowy. No i tam, jeżeli jakieś kopalnie są, no nie wiem, czy są, może będą, to coś tam sobie jeszcze przejmiemy. I tutaj te many śmierci, nie żebym potrzebował, ale... 173 tura już w ogóle. Coś mi się wydaje też, że za długo zdecydowanie tę misję przechodzę, że powinienem to jakoś szybciej tam wszystko rozegrać. Może za mało agresywnie grałem na początku. Ale ja to lubię sobie w tej gierce tak wszystko po kolei, na spokojnie, powoli przejmować. Ja tego nie zdebuffuję, bo to na ruinie. No się tak, to przeżyję. No to mnie walnie, zanim ja coś z tym zrobię, to problem. To będę mógł zdebuffować krzykiem. No to liczę, że to uderzy w bohatera. Ale nie, bo tutaj jeszcze lód. Czyli ochrona zejdzie u upiorzycy przez nią. I wtedy będę wystawiony... A nie, to on nie będzie z przebicia walił przecież. On uderzy tym tylko w bohatera. No ja mógłbym sobie inicjatywę ewentualnie zwiększyć.
pierwszym poziomie nie mam tu nic do inicjatywy, nie? No, nawet tego imperialnego 10%, a szkoda. Bardzo by się przydał. To mogę wrzucić. Może akurat sprawić, że ten krzyknę w tego synka Jumirka, zanim cokolwiek zrobi. W razie czego jakieś pancerzyki mogę sobie wrzucić. I tyle. I wchodzimy. No to by trzeba jak najszybciej klepać. Oszukałem ją. A możemy go klepać w sumie. No tu bym wolał chyba zwaitować. No ten cios mi nic nie da teraz. O! Ale to jest bardzo dobre. W ogóle, że przed Walkirią się udało krzyknąć, to też jest super. Bo to też ją oszukałem tak naprawdę. Ona miała 60 przecież. Ja tu wszystkimi praktycznie oszukałem. Wszystkimi. On i ona, nie? Trzy jednostki aż oszukały. To jest fart. No bij tutaj. No to jest co prawda odporne, ale to i to mogę, nie? No to niech będzie. Dobra. Masz nadmiar? Masz. No to wylecz armię. Tyle, ile możesz. Za 85 aż odmrożenia. Trzeba cię zabić. Tu trzeba załatwić też. Dobra. Możesz zwajtować. Możesz bić. Zdecydowanie. Pięknie. Wal tam. No paraliżuj dalej. Aha, okej. Okay. Weź już tam podlecz może. Dobra, po robocie. 420 HP u krzykacza, no. Z HP-kami przegoni normalnie tych rycerzy. Nieźle, nieźle. Hmm. 12 level niedługo. Dobrze, dobrze. Ile tam już klepiecie? No do 300 w jednym hicie jeszcze trochę. Hmm. No to jakbym chciał z tego zrezygnować, mógłbym sobie jeszcze więcej obrażeń dopakować. Kolejne 25%. No. No to będzie coś, z czego pewnie będę chciał w końcu skorzystać, jak już mi się ta ochrona przed ziemią tutaj nie będzie jakoś. No w sumie tutaj mi się nie przyda, nie? Ochrona przed ziemią. To jest tak, wyładowania, oręż, oręż. Oręż z ogniem, lód z lodem. Gdzieś tu jeszcze się ziemia może przydać na przykład, nie, ale. Overall. Pewnie niedługo ten artefakt jednak pójdzie na odstawkę. Na razie te 10% pancerza jeszcze tam jest akurat ok. Lodowe wilczury. Jeszcze lodowe wilczury nie mają jakiejś super inicjatywy, więc. Chociaż nie, one na wysokim poziomie mają te inicjatywy tam plus 10, więc w razie czego. A może wystarczy to. Zwłaszcza, że ja jeszcze jestem na buffie do inicjatywy, nie? No to wystarczy im po prostu zmniejszyć jeszcze o 15%, podczas gdy ja mam większe o 15%. To mi wystarczy. Ty, kolego, jesteś trochę ranny, ale. Ale to chyba nic takiego. Weźmy jeszcze jakiś gniew polany na to. Się przyda na pewno.
Walnijmy jeszcze z tego może. Już barcy druidki nie zabić. Myślę, że jeszcze 15 bezpiecznie może tam wejść. No i dobra, wchodzimy. O ty. Siedemdziesiąt osiem, super. No ładnie, ładnie. Bardzo ładnie. Tu krzyknij. Elegancko. To jest ochrona. Dobra, to paraliżujemy. Ten paraliż tutaj w sumie nie był potrzebny. Dobra. No okej, 12 poziom na bohaterze. I co w związku z tym tam będzie? Artylerzysta. Znaczy niebieskie mieczyki to tam też nic takiego. Damy radę. A tutaj ustań. Okej. Czy mógłbyś mi w końcu tutaj jakieś skarby odnaleźć? On mówi, że tak. Zobaczymy. Mój bohater mówi, że tak. Jest ochrona przed ziemią. A te kule kryształy ciągle korcą. To na pewno nie. A nie ma tu jeszcze nic nowego. To później będą jeszcze takie czerwone umiejętności, które będą lepsze. I na, dokładnie na poziomie 20 będzie taka umiejętność takiego koloru bordowego, jakby taka ciemno-czerwona taka. I właśnie do takiej umiejętności bym chciał się dokopać, ale raczej mi się nie uda. Nie wiem, ta koncentracja to tylko 1% szans trafienia by mi tak naprawdę załatwiła. 10% z inicjatywy to nie jest jakoś wybitnie. 5% HP maksymalnego mógłbym sobie odjąć, żeby sobie jeszcze wampiryzm wzmocnić o 5%. No to by mogło być overall niekiepskie. No, mógłbym sobie najwyżej te potkę jednak wziąć na bohatera, co daje te 15% HP i tyle. No 5% ekstracja HP to nie będzie tragiczne, a te 5% więcej wampiryzmu akurat może się zwrócić. Chociaż tu jeszcze ta wytrzymałość właśnie jest. A, no. Nie, dobra, weźmy najpierw wytrzymałość, bo to będę chciał tak czy siak. I zobaczymy, czy na 13 poziomie tam coś fajniejszego się nie pojawi po prostu. Dobra, dobre HP. Tylko będzie też ciężej sobie to odpalać, nie? Bo tak naprawdę gra teraz myśli, że mam 200 HP, więc tam poniżej 180 muszę mieć, żeby się to odpaliło serdecznie. No jakoś tak to działa. Król klanu ma roztrzaskania. A to będzie stał naprzeciwko jednostek, które mają odporność na roztrzaskanie. Także sobie z tym poradzimy. No, a ta trójka to tam chyba nic takiego. Z rozkazu króla przejście jest zamknięte. Czy czegoś wam brakuje, elfiscy przyjaciele? Oj tak, brakuje nam jego głowy nabite na pal, a tobie najwyraźniej przyda się miłosierdzie, Mortis. Na młot Mjolnira, hordy się tutaj dostały. Ach, te zdradzieckie elfickie psy. Nawet nie ostrzegli nas przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Popełniacie wielki błąd, a wasz upór w dostaniu się do góry chwały jest daremny. Niebawem to my osnujemy całą krainę i Lodomar stanie się potęgą. Pierwsi się o tym przekonacie. Okej. Z radością się o tym przekonamy. To nie jest takie straszne. Na otrucie odporny. To ja bym sobie w takim układzie ciebie załatwił, zanim zaatakujesz w ogóle. No i widzisz, tutaj wait.
Tego byśmy mogli sklepać w sumie. Tutaj krzykniemy. No proszę. Okej. Okay. Spoko. To mogę sparaliżować na spokojnie. Ten tutaj nie daje rady. Trzeba się nim bronić. O cholera, jasne, tego się nie spodziewałem. No trudno, wskrzeszać go nie będę. Jabłkiem. Znowu się tutaj odwaliło. Właśnie. Ile to oporzenie biło? 68. Czy ona przeżyje? To klep tego. No trudno, ale będzie miał mniej expów teraz najwidoczniej. A ona tam, ojejku. No to już jabłko trochę bardziej by się przydało w tym momencie. No dobra. Niech będzie. Cwaniak jeden bije. Dobra, zabijmy już. No tak, no i oni dostali dużo mniej expa niestety, bo padli. No szkoda. Tak to wyszło. Pożałujecie tego wtargnięcia. Gniew Lodomaru uderzy w was z wielokrotnioną siłą. Ha, co za prymitywne pokraki. Wpadły w moją pułapkę. Kły i pazury Fenrira rozerwą was na strzępy. Mroźny oddech lodowego wilczura zamrozi nawet najcieplejsze serca. Nawet wy poczujecie jego chłód. A syn Jumiera pokaże wam potężne oblicza lodowego ostrza. Ja też mam takie lodowe ostrze. Jakby co. No dobra. No i tu jest już trochę gorzej. Golnij sobie. Ja bym tu nawet użył uzdrawiania. Ja bym tu nawet jakąś zgrozę wrzucił. I jakieś tu obrażenia bym zadał. Nawet większe bym zadał. No i wchodzimy. To ma inicjatywę zmieszaną? Tak, dobra. Tutaj. No cholera. Tego weź. Tu klep. Dobra, i bohater zamiata. Ten osłabiony. Pięknie. Nic nie zrobił praktycznie. No i to mi się nie podoba, ale no dobra. Ten bardziej żywotny będzie na środku, to ma sens. Przynajmniej. Ty weź, pokaż jakieś tam skrytki, kolego. No co pan? A ty mi się chyba nie przydasz już do niczego. Właśnie, będzie tu jakiś sklep jeszcze?
Cholera wie. Może tutaj coś. Zobaczymy. No to by trzeba przejąć. Kamienny przodek był ziemią? Ziemią chyba, nie? Ten ma roztrzaskanie, ten też. A, dobra, tam. Dużo tego nie mam. Damy radę. Pięknie. Moc runiczna w ogóle. Co tu się dzieje? Weź to. Otrój. Tutaj debuffy koniecznie. A, spróbujmy go zabić, zanim zaatakuje. On ma roztrzaskanie. To takie... Jednym hitem by cały pancerz roztrzaskał też. A, to też jest roztrzaskanie. Niewiele gorsze. Ty poziom zdobędziesz? Nie, chyba nie. No, on na mieście w sumie może być dosyć upierdliwy, nie? Jak mu się tam umieka, później do pancerza odpali. Ale nie, 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 aż tak. No, no ma tego armora 65 teraz, ale... Ale co, tak nie ma większego znaczenia dla mnie. Może być tak. No. Jak on klepie. Trzeba to paraliżować. Akurat wszedł nadmiar tam, gdzie nie potrzebowałem. Ty się broń. To weź zamroź. Tego dziabaj. Okej. Wytruje się. Lecz. Ładnie. No, już po robocie, nie? Okej. Jest sporo w tyle, tak naprawdę. 579 expa. 92. 81. Dobrze, dobrze. Też mam niezłe doty. Nie tak potężne jak tam, są tam na mieście, ale... Co teraz? Hordy docierają do ostatniej komnaty. Nie mamy szans. Opuszczajcie miasto, to nie barbarzyńcy. Zapasów nam nie zabiorą. Zobaczymy, czy w bramie Góry Chwały będą te zesłani. Wyślą tam szkielety, niech zbadają, co jest dalej. Ale zanim to zrobią, musimy przedrzeć się przez rzekę. Wojowniku, radziłbym nie wchodzić tam jako pierwszemu. Czuję, że tam może czyhać na nas duże niebezpieczeństwo. Nie po to tyle poświęcaliśmy, by stracić ciebie i moc sztyletu. Pierwszy raz słyszę w twoich słowach troskę. To za bardzo ludzkie. Dobrze zatem, ty weź pierwszy. Okej. Nie ma tu nic, szkoda. Ruch mam? Nie mam. No to zostajemy na mieście. Ty tam dygasz. Ciebie mogę skasować. Pod D, jak delete. Dobra. Skoro taka twoja wola. No w tym odcinku tutaj myślę, że już tak podczyścimy tę mapę, że kolejny już będzie ostatnim na pewno, nie? Myślę, że sobie tutaj ogarnę ładnie. No, ale tutaj już może być gorzej. Artylerzysta i lodowy wilczur z czerwonymi mieczykami.
No to walimy, piątopoziomowe. No to walimy jeszcze jeden. To na mieście tak nie będę mógł zrobić, no ale no będę mógł tam wytruć, mam nadzieję. W razie czego jeszcze jakieś piętnastki może. Czy ten umysł tam chyba nie zrani tego... Tego nie, bo on ma ochronę, ale pieseła może co. I teraz tak, w razie czego jeszcze wam inicjatywę zmniejszę. Sobie mogę zwiększyć. Powinno wystarczyć. Bohater... Nie no, w teorii chyba da radę tam wytrzymać te hity. Jak krzykasz pierwszy w ogóle, tak? Nie no dobra, to krzyż na tych z przodu. Myślę, że to będzie git. Wal od razu. Tu skasuj. Dobra, no i najgroźniejsi skasowani. Tutaj były oparzenia, tutaj od mrożenia. Dobra. To mogę zabić, bo to jeszcze bije mocno i krytycznie. To jest słabe, to nic nie robi. No ten też jest trochę groźny. Więc sklepiemy to. Okej. Dobra, no i po robocie. Weź tam się podlecz. Ty nic nie zrobisz. Ty się też podlecz. Jakiś nadmiar? Nope. Znowu ta sytuacja była. Dobra, podleczone. Elegancko. Dobrze, dobrze. O, jakiś grimoire, no kurde bele. Pierwszy na mapie. A, koncentracja, to jest coś, co mogę sobie wziąć tam po prostu poziomując, nie? Tylko jeżeli ja się nauczę tego stąd, to chyba mi wtedy zniknie to do wzięcia podczas poziomowania. Jeżeli bym wziął najpierw z poziomowania, to mógłbym to też użyć, z tego co kojarzę, i by się zestakowało. Chyba jakoś tak to działało, nie? O, ale szanse trafienia plus 15% i inicjatywa plus 10% to byłoby idealne dla niej. Ona by miała wtedy cały czas ten zasięg i jeszcze szanse trafienia dobrej. Ja to jej daję. No to będzie sztos. To jest sztos. Ona teraz będzie miała więcej niż 20 inicjatywy non-stop. Nie muszę rzucać żadnego hymnu klanów. I szanse trafienia też ma bardzo dobre, 89%, to jest ok. Co też będę mógł zwiększyć do 100% bez problemu, rzucając od choćby świętą siłę. Także jest super. O, najemnik jakiś. Nie umarli. Cóż, chyba lepsze to niż być zniewolonym i bez nadziei na lepsze jutro. Mi to już obojętne. Ale skoro ktoś tutaj dotarł, to znaczy, że jesteśmy wolni. Ani straż, ani armia Lodomaru już nas nie zatrzyma. Nie stawiajcie oporu, a być może Mortis będzie dla was łaskawa, ale widzę, że mamy wspólny cel. Dawajcie, dołączymy do nich. Nie jest nas tutaj co niemiara. Szeptem. Nie wydają się być potężniejsi od nas. Zaatakujemy ich potem znienacka. Ja bym wolał uciec. Chcę do domu. No, ale chemik mnie nie interesuje. Mimo już 15 poziom jakiś. No, to bez słaby. 15 poziom to za mało. Z 30 by musiał być. To może bym się zastanowił. 15-poziomowy artylerzysta już jest bardziej interesującą opcją. Ale nie. Po co to? To taki nawet, ale to też słabe. Za 4875. Jakieś sekretosy tutaj? Nie bardzo. Szkoda. Bjorn Wilk, samotny jakiś taki bohater. Może ma coś w łapie. Może on pewnie ma inicjatywę jakąś porąbaną i pewnie coś przywoła na starcie, nie? Na całą tą... Na całą walkę, na całe pole, w sensie na te wszystkie puste pola. Pewnie coś odwali. Jestem ciekaw, co ten wilczek potrafi. Wysoki level, sam jest. Coś ma.
Zapisujemy, wchodzimy. Co ty potrafisz? No nie ma inicjatywy dużej, nie ma nic w łapie. Słaby. Może Byrek o nim zapomniał. Albo po prostu taki miał tu być z jakiegoś powodu. Może ma coś w sobie wyjątkowego. Nie wiem. Słaby. O, to może być fajne. Nie no, wchodzimy bez mydła. Nie będę tego nawet debuffował. Tego spróbuję zabić, zanim w ogóle zaatakuje. Udało się. Tych trzeba zdebuffować. Paraliżująca teoretycznie mogłaby ich oszukać. No, już tutaj po robocie. Znowu coś z tą inicjatywą się powaliło. Ojejku, nie powinienem tak robić. Powinienem ich walić. Chciałem się wyleczyć bardziej i wyszło jak zwykle. A będą expy z tego duże, więc może akurat ci ranni się po prostu wyleczą. Raczej tak. No, no i dobra. Luz. Bardzo duże expy w sumie. Potężne. Ponad 1000. No i fajnie. No, dobrze to wygląda. Tutaj jest kina wilków. Wilki jakieś na deszczu. Może ty tam coś znajdziesz. No kurde, Calderic. Jesteś bezużyteczny. Pokazałeś mi tylko jedną kryjówkę na starcie i nic więcej. Skinia wilków. No sprawdźmy w razie czego szkieletem. No to takie wilki. Wszystkie rodzaje wilków w sumie, jakie są w grze aktualnie. Chociaż nie, no nie ma wilkora tego leśnego, nie leśnego, tylko tego od elfów. Ale no nie pasowałby tu raczej, więc okej. Okay. Zwykły wilk spoko, śnieżny wiadomo, o, duch Fenrira. Może se być lodowy wilczur, upiorny wilk. Może se być. Bohater na dole. Ja wolę cię mieć na górze. Dobra, wchodzimy. Lodowy wilczur jakoś bardzo dużo, 170 to nic takiego. Ale i tak, fokus w ciebie. Klepiemy ciebie. To masz chyba fajną umiejętność, nie? Że jak otrzymujesz obrażenia, to... to rośnie mu inicjatywa i obrażenia, no... Tutaj krzyczymy. Tego trzeba załatwić. Ile na końcu miał obrażeń inicjatywy? No, on ma bardzo dobrą tę umiejętność. Za każdy 1% straconego HP dostaje 1% do obrażeń. I za każde 2% straconego HP dostaje 1% do inicjatywy. Mega mocne.
Czy ja go oszukałem, czy osobiuc? Nie, w sumie to nie do końca oszukałem, bo miał 20 inicjatywy niby, tak? No dobra, to jest okej. Okay. Tam się podleż na tym. Dobra. 13 poziom. Zobaczmy, co tym razem bohaterstwo. 100 złota, błogosławieństwo Wotana, większe szanse trafienia. No nie potrzebuję akurat tego. A czy wy się wyrównaliście? A tak, dobra. To z tamtej walki ze starszymi, ta, co tam ponad 1000 expa wpadło. Tu jestem w cieniu. Na serio nic tu nie znajdziesz? Nie no. Lipton. Trzeba przyznać, że Lipton. Dobra, co teraz? Tutaj nie, to... Pierwsze uderzenie to jest coś, co bym pewnie chciał mieć. Aczkolwiek, no tam... Nie, przyda się, przyda. Raczej. Ona przed wodą i ziemią tam była. Kule, kryształy, niekoniecznie. To na pewno nie. No zobaczmy, czy tu nie ma nic nowego nadal. Czyli albo po prostu 40 punktów HP, co byłoby nadal dobre. To jest nadal przyzwoity procent, jak mam 325, to plus 40 byłoby spoko. Albo sobie obniżyć HP o 5%, ale wzmocnić wampiryzm o 5%. Co też byłoby już chyba ok. Albo wziąć te kule, kryształy i zwierciadła. Aczkolwiek te talizmany, które mam aktualnie w łapach, to też jest sztos. Także no tam te kule czarownicy, co najwyżej do chochlikowania mógłbym wziąć, ale szczerze to masowe skamienienie i tak chyba będzie fajniejsze i tak. Więc jakoś mnie już nie przekonują te kule kryształy i zwierciadła. Mam dobre rzeczy w łapie. Chyba pierwsze uderzenie wezmę po prostu. Niech to będzie. Może być. Dobra, weźmy w razie czego nie w polany. Mm. 75 jeszcze też mogę wam przywalić. I w razie czego inicjatywę wam zmniejszymy. A sobie w razie czego zwiększymy. I jeszcze się tu wyleczę za złoto. Dobra. No bij od razu na starcie. Mógłbyś trafiać. 99%. To zabić trzeba. No to trzeba. Tu krzyknąć. To zabić. Tu możesz sparaliżować. Nadmiar? Nope. Może pod tymi posągami klanów coś by znalazł tamten pajac? Tu jest jeden. Nope. Może tam? Też chyba nope. Dobra, te wodne istoty by trzeba tutaj zdupić. Tu jestem. Oczywiście. Nie, może buty żeglugi tutaj założyć? Żeby trochę sprawniej to szło? No mógłbym. Weźmy to. A co tu robią samotne dusze? Czego szukacie w naszej rzece? Nie ma tu nic prócz śmierci dla lekkomyślnych żeglarzy. Gamrut, mówić to coś? Ten nieudacznik?
czyli to jednak miał być gościu z płci męskiej, tak? Oczywiście, przyszedłeś go ratować? To powodzenie. Podpowiem tylko, że relikt, który przywróci jego postać, znajduje się na dnie. Haha. A co jeśli powiem, że jedyne, czego potrzebuję, to pozbycie się twojego żałosnego królestwa i dotarcie do góry chwały? Nie interesują mnie twoje zamiary. Zasady są proste. Wszyscy, którzy nie są krasnoludami lub morskimi istotami, nie mogą przejść dalej. Tak więc albo stąd dobrowolnie zawróćcie, albo gińcie. Bohater powinien być na środku. Ochrona na umysł, śmierć, ogień, woda, powietrze, ziemię, ale nie na lód. Dobra, klepiemy. Jakieś krytyki mogą być straszne, nie? Weź to zabij może. Weź tu lepiej krzyknij. Luz. No teraz tam chciałem krzyknąć tak szczerze. Tam też chciałem uderzyć tak szczerze. Dobra, luzik. Piękna była skubana, ale też równie pyskata i arogancka. A Gamrudowi powiem, że klejnot gór nie zdoła przywrócić mu wyglądu, a tym bardziej uzyskać mocy, której pragnie, i wspomnę o relikcie pływającym na dnie. Wojowniku, droga wolna, czas zasiać krasnoludom ziarno niepokoju. Nie mogę się już doczekać. No dobra. No to tutaj raczej jakiś quick fight, bo to proste walki, nawet nie mają wysokich leveli. Tutaj też raczej quick fight. No, coś tam mają, ale niewystarczająco. 100 złota, eliksir nietykalności, okej. Okay. Dobrze, dobrze. Oczywiście. Może ty coś tutaj byś odsłonił, chociaż te ryby są to jakieś agresywne, nie? Więc może nie będę tobą wchodził na wodę, dopóki tego nie wyczyszczę. No nie, tylko jedna była agresywna. Dobra, lecimy w to. Misio. Misio i to taki, który nie był odkryty przeze mnie, więc pewnie groźny. Pewnie wylewelowany, ale to nic. Ja nie dam rady. Co tam masz? Trochę masz. Trochę bijecie. Jakiś nadmiar wszedł, okej. Okay. O, pies was trącał. A z czego już tutaj jest ochrona przed lodem na czerwono? A, wiem! Bo na nim wszedł nadmiar od bohatera, a na bohaterze mam ten miecz. Jeżeli w kogoś wejdzie nadmiar, to wtedy jest losowana szansa na nałożenie odmrożenia z tego miecza lodowego przecież. No to jak on już nie ma ochrony na lód, tylko on, no to ja już mogę nią oficjalnie całą tę linię z wątkiem tego wytegesować, czyli mogę ciebie klepać. Tu już się nic złego nie stanie. Tu klep tego w razie czego. Tutaj też klep. Krzycz, żeby ten mnie bił. Bo ten jako jedyny będzie mógł jeszcze coś zrobić. Weź go w razie czego podlecz. Klep tutaj, może jeszcze, może nie zdąży uderzyć już. No, ładnie. Ładnie, ładnie. Tu już sobie daruj. Ty krzycz. Cię krzycz, zamrażaj. A, wal. Dobrze. Odporny na odmrożenie. No, znowu by chciały wejść, ale... Już nie pykło. Zabito. Ty się wstrzymaj, ty zamroź, ty wylecz i zabijamy.
Dobra. Tam to jeszcze. Tam coś jest krasnoludzkiego, ale dobra, damy radę. No weź tam podpłyń. Nic mi tu nie odsłonisz, nie ten, nie odkryjesz. Weźmy bohatera tu na środek. Dobra. No tam się jakoś mocno nie wylewelowali, o dziwo. Ja już nie wiem do końca, jak to działa. Jakim cudem oni mają tylko niebieskie mieczyki, skoro dopiero teraz ich odkryją, a mamy 180 turę. Czyli teoretycznie 18 poziomów chyba powinni mieć tutaj wbitych. Wszędzie czerwone mieczyki tu powinny być. Od czego to zależy? A może to jest coś, co się zrespiło później z eventu jakoś? Bo tam było też coś wcześniej, pamiętacie, jak wymieniłem pole widzenia z demonem, to takie jaszczury się raz popojawiały, nie? To może to też było coś, co się tutaj zrespiło z eventu. Żeby było coś mniej wyekspionego. Dobra, nic się złego raczej nie stanie. Okej. Tam trzeba będzie się wbijać. Ja bym już zmienił buty. Z powrotem na HP. Ale nie, no to luz. W razie czego to osłabimy. Jakieś klątwy damy. No w razie czego jeszcze to. No i... Nie, nie. Do obrażeń niekoniecznie. Do inicjatywy. I ja sobie w razie czego jeszcze hymn. No i tyle. No właśnie, te 34 teraz mają. A nie, no to chyba przesadzam. Ale wydawało mi się, że te lodowe wilczury. No, a poniżej 50% punktów życia dopiero te do inicjatywy plus 10. Myślałem, że po prostu tak. Biją szósty i tak, o, mają. Właśnie tak sobie coś ubzdurałem, że mają w lodowej wilczury 50 inicjatywy, dlatego myślałem, że muszę im o 15% zmniejszyć, sobie zwiększyć, żeby na pewno mnie nie oszukiwali, nie? Wtedy oni by mieli minus 7, ja plus 7 i byłoby tam, wiadomo, 57 kontra 43 i luz. A tak, to widzę, że przesadzam. No dobra. Bi. Nadmiary jakieś? Nope. Już była taka walka, nie? Weź to skasuj. Tu krzyknij. To załatw. I tego tutaj. Tu sparaliżuj. Co oczywiście zabije od razu. Jest trochę bez sensu, wiadomo. Przeżył. Dobra, zabijamy. Jeszcze się zastanawiałem, czy nie przeczekać do jego kolejki, żeby nie podleczyć tego, ale już piestrącał. Niedługo levele. No to na tych przodkach pewnie, albo na tym tutaj. Jedno i drugie dużo jak spada. To pewnie mniej, ale już pójdę tam. Chyba, że ruina będzie łatwiejsza. Mniej ekspodajna. Być może. Mogę nawet tam do niej pójść. A weźmy, wróćmy do butów z żeglugą. Gdzie one? Tutaj. I wtedy tam dojdę w jedną turę. No, dobra, dobra. Czy ty, kolego, mógłbyś w końcu coś tu znaleźć?
Dobra, myślę, że w tym momencie odcinek byśmy mogli zakończyć. I kolejny pewnie będzie już ostatni. Czyli zrobimy sobie tę ruinkę. Wyczyścimy, co tu jest. Wyczyścimy wszystko wokoło, co tu jest. Przygotujemy się na to miasto, które pewnie będę masowo tam złodziejami jakimiś chciał truć. Możliwe, że już teraz powinienem ich zacząć robić, ale się może jeszcze wstrzymam. Pewnie na jakimś, na jakiejś pauzie, na jakimś cięciu będę tych złodziei robił i po prostu będzie sytuacja, że ja tu podejdę bohaterem, wszystko będzie wyczyszczone, zrobię pauzę, później odpauzowuję i widzicie, jak tu jest 20 złodziei pod miastem stoi, wszyscy tak skupieni i będę tylko te trucizny na wizji robił. Ale samo podbieganie złodziejami pod miasto, to chyba sobie to wytnę jakoś tam, się wytnę. Po prostu zapauzuję nagrywanie, później wznowię, będzie git. Dobra, na ten moment to będzie wszystko. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Ja byłem Skowron5, pozdrawiam i polecam. Na razie.